tygodniku Gość Niedzielny, czy na stronie internetowej Gościa Niedzielnego, czytamy artykuł. Kuria diecezjalna w Rzeszowie wydała oświadczenie w sprawie przygotowania do sakramentu bierzmowania w parafii pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego w Ropicy Polskiej, gdzie proboszcz od 3 osób wymagał podpisania oświadczenia o niepopieraniu tzw. strajku kobiet oraz postulatów i żądań sprzecznych z treścią i zasadami wiary katolickiej. Kuria wyjaśnia motywy, jakimi kierował się kapłan i wyraża uznanie dla jego działań. W związku z licznymi pytaniami i informacjami w mediach na temat przygotowania sakramentu bierzmowania w parafii pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego w Ropicy Polskiej, gdzie proboszcz od 3 osób wymagał podpisania oświadczenia o niepopieraniu tzw. strajku kobiet oraz postulatów i żądań sprzecznych z treścią i zasadami wiary katolickiej, Kuria diecezjalna w Rzeszowie wydała oświadczenie, którego treść prezentujemy poniżej. Rzeszów, 26 stycznia 2021 roku. Oświadczenie Kurii diecezjalnej w Rzeszowie w sprawie przygotowania do bierzmowania w parafii pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego w Ropicy Polskiej. Punkt pierwszy. Do sakramentu bierzmowania w Kościele katolickim mogą i powinny przystępować tylko te osoby, które akceptują prawdy wiary i zasady moralności przez niego głoszone. Punkt drugi. Za przygotowanie do sakramentu bierzmowania w poszczególnych parafiach odpowiadają księża proboszczowie. Jednym z ważnych elementów przygotowania do sakramentu bierzmowania jest weryfikacja spójności między deklarowaną wiarą kandydatów a podejmowanymi decyzjami i ich zachowaniem. Punkt trzeci. Proboszcz parafii w Ropicy Polskiej w związku z wątpliwościami, czy owa spójność występuje u 3 osób z grupy przygotowującej się do przyjęcia bierzmowania, poprosił je o złożenie pisemnych deklaracji potwierdzających wybory moralne. Dzięki temu pomógł im podjąć decyzję o przystąpieniu do sakramentu bierzmowania nie tylko w sposób wolny, ale także bardziej świadomy, co zasługuje na uznanie. Ksiądz Piotr Steczkowski, kanclerz Kurii diecezjalnej w Rzeszowie. Jest tutaj też zdjęcie tego oświadczenia. O, tak ono wygląda. Ropica Polska, dnia 24 stycznia 2021 roku. Oświadczenie kandydata, kandydatki przed bierzmowaniem. Ja niżej podpisany, podpisana kandydat, kandydatka do sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej wobec Chrystusa obecnego na Świętszym Sakramencie. Oświadczam, że nie popieram tzw. strajku kobiet, postulatów i żądań sprzecznych z treścią, zasadami naszej katolickiej wiary, na co mogłoby wskazywać obecne na moim koncie na Facebooku przez dłuższy czas i rozpowszechniane wśród kolegów, koleżanek materiały pochodzące ze stron strajku kobiet i moje osobiste zdjęcie. Usunąłam już ze swego konta powyższe treści, bądź uczynię to w dniu. Proszę Pana Boga o przebaczenie moich nierozsądnych zachowań i postanawiam przy pomocy Ducha Świętego być dzielnym świadkiem i apostołem Chrystusa, Pana mojego. Podpis kandydata, kandydatki. Wobec mnie. Podpis proboszcza parafii w Ropicy Polskiej.